Cześć, tu Kamil. Dzisiaj chciałbym pokazać, że lekcja matematyki może być świetną zabawą. Stwórzmy środowisko, w którym uczeń, chcąc rywalizować z resztą klasy, będzie chętnie wykonywał powierzone mu zadania. Byłoby to trudne do osiągnięcia podczas rozwiązywania kolejnych ćwiczeń w elementarzu. Gra, którą Wam przedstawię, jest świetnym wprowadzeniem do nauki dodawania w pamięci. Uczniowie, którzy nie potrafią jeszcze dodawać, będą posiłkowali się kształtem oraz wielkością klocków Nemi, aby ułożyć kolejne liczby. Bardziej zaawansowanym grupom ćwiczenie to pomoże w dodawaniu i odejmowaniu liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Zacznijmy od wytłumaczenia zasad. Zadaniem uczniów będzie ułożenie liczb na jak najwięcej sposobów z wykorzystaniem klocków Nemi. Klasę możemy podzielić na kilka grup, z których każda wyposażona jest w tablicę, klocki Nemi oraz kartoniki z liczbami. Od ilości rozdanych klocków Nemi będzie zależała ilość możliwych kombinacji ułożenia zadanych liczb. Pierwszy przykład wykonajmy wspólnie na tablicy. Przyczepmy liczbę na przykład 5. Dzieci kolejno podchodzą do tablicy i starają się przedstawić piątkę na jak najwięcej sposobów. Może być to 4 i 1, 3 i 2, albo 2, 2 i 1. Następne przykłady uczniowie wykonują samodzielnie w grupach. Za każdy ułożony przykład otrzymują punkt. W moim przypadku były to plastikowe brylanty. Nie musimy ograniczać się do liczb z przedziału 0-10. Dajmy uczniom za zadanie ułożenie na przykład 13. Na koniec policzmy, której drużynie udało się zebrać najwięcej punktów. Na dzisiejszej lekcji pokazaliśmy, że liczby możemy tworzyć na wiele sposobów, co będzie bardzo pomocne w nauce rachowania w pamięci. Gdy uczniowie spotkają się z zapisem 8 plus 6 równa się 8 plus 2 plus 4, którego bardzo często nie rozumieją, nie będzie to dla nich zupełną abstrakcją, gdyż takie operacje wykonywali już na klockach Nemi.